Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z bardzo fajnym filmikiem z racji, że się na nim najem. Otóż to będzie to mukbang. Zauważyłam, że staje się on coraz popularniejszy zarówno na TikToku, jak i na YouTubie, bardziej zagranicznym, ale zauważyłam, że w polskim też się zaczął pojawiać. Między innymi ja się zainspirowałam na przykład od Maszy, także pozdrawiam bardzo serdecznie. Widziałam, że ona bardzo fajnie to zrobiła, więc stwierdziłam, że również się zainspiruję i zrobię coś takiego. Mukbang polega na jedzeniu na żywo, na wizji i przy okazji opowiadaniu o czymś, żeby na przykład osoba po tej drugiej stronie kamery mogła poczuć się tak, jakby jadła z Tobą, coś w tym stylu. Jest to po prostu jedzenie na wizji, ale jeżeli Wy macie coś do zjedzenia, to zapraszam do wzięcia tego sobie, odpalenia sobie filmika i jedzenia właśnie ze mną i przy okazji połączymy to z story time i opowiadamy sobie trochę o moich wakacjach. Bo koniec końców zauważyłam, że tak naprawdę nie wiecie, gdzie ja byłam i co ja robiłam, bo moje Instastory nie do końca cały czas byłam na bieżąco z tym, nie cały czas Wam pokazywałam, co robię. Wy się pytaliście, jak ja byłam w domu, to się pytaliście, to nie jestem już na wakacjach, jak byłam na wakacjach, to pytajcie się, czy nie jestem jeszcze w domu. Także tak naprawdę cały czas gdzieś byłam, cały czas coś robiłam i z tego może być trochę długa historia, ciekawa i przy okazji sobie zjem to, co tutaj mam. A co ja tutaj mam? Mam tutaj jedzenie z restauracji Suszarnia we Wrocławiu. Jestem tak głodna, a jeszcze to jedzenie tak pięknie pachnie. I mam właśnie tutaj zamówienie z suszarni. Tutaj w tym kubeczku mam zupę tom yum z kurczakiem. Wygląda ładnie. Tutaj mamy sushi. Nie mogłam postawić na nic innego jak sushi. To jedzenie nie do końca widzę, że tutaj widać, także może poprzesuwam to trochę i jakoś to postaram się powciskać, bo tego jest naprawdę tutaj dużo. Tutaj mam pierożki gyoza z warzywami. Do tego mam dwa sosy, tutaj mam warzywa w tempurze i również do tego mam dwa sosy i tutaj też mam sosy sojowy i słodki. Ja do sushi używam raczej tylko tego słodkiego, więc go sobie od razu tutaj wleję. Możemy wcinać. Jestem po prostu tak głodna i tak się cieszę na ten filmik, że coś takiego nagrywam. Ja w ogóle chciałabym trochę wprowadzić taki jedzeniowy content na mój kanał, także może jeżeli to się przyjmie, to będzie po prostu tego więcej. Ta zupa jest, widzę, tutaj ma groszek, kurczaka, jakieś grzyby. Pachnie dość ostro, zobaczymy jaka będzie. Jest bardzo dobra, ale jest też dość ostra. Ma takie grzyby i groszek. Jeśli chodzi o tą restaurację Suszarnia, to ja nigdy w niej nie jadłam nic innego niż sushi. A teraz do mukbangu postanowiłam, że sobie pozamawiam też jakieś inne rzeczy. Mega dobre. O, ale jest turbo ostre. Dobra, odstawimy tą zupę na bok na chwilę i przejdziemy do kolejnej rzeczy. I zaczniemy sobie może właśnie od tego pierożka. Wygląda bardzo fajnie. Ja lubię najbardziej je z tym sosikiem. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych sosów, ten słodko-kwaśny. Są niestety zimne. Szkoda. Obstawiam, że jakby były cieplejsze, byłyby lepsze. Ale okej. Ale są całkiem niezłe. Te warzywa w tempurze są trochę posklejane, no ale dobra. Spróbujmy z papryką. Też zimne. Ale to jest zimne dlatego, że ogólnie do mnie tutaj na wieś dojeżdża bardzo mało jedzenia. A z racji, że mój tata dzisiaj był w pracy, to ja po prostu stwierdziłam, że zamówię jedzenie do mojego taty do pracy i on mi przywiezie, a coś mu się przedłużyło właśnie tam w robocie i przyjechał trochę później, godzinę później, więc to tak naprawdę godzinę temu zostało dostarczone, a ja to jam dopiero teraz, ale no. Ale i tak jest dobre, albo jestem głodna, ale wydaje mi się, że jest dobre. Okej. Spróbujemy jeszcze sushi. Ja sushi uwielbiam z suszarni. Więc sprawdźmy, czy dzisiaj też jest takie pyszne. Jest mega dobre. O nie, tutaj mi się coś rozwaliło. Ja się, moi drodzy, będę posiłkować telefonem, żeby się nie zgubić i razem z Wami po prostu będę Wam opowiadać, co robiłam, gdzie byłam i w ogóle. Po czym będę Wam również pokazywać zdjęcia tutaj z boku. Także przewijam do początku galerii z wakacji. Będę opowiadać różne ciekawe historie i tak dalej, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, a więc wakacje zaczęły się 25 czerwca, wtedy było zakończenie roku i wtedy można uznać, że to był tak naprawdę pierwszy dzień wakacji i ja ten dzień rozpoczęłam na imprezie razem z moimi znajomymi. Byliśmy po prostu na imprezie na klubach. Była to taka zorganizowana jakby impreza, coś w tym stylu, na klubach. Były tam różne kluby we Wrocławiu, coś tam jeden bilet czy coś takiego i można było sobie chodzić po różnych klubach i ja poszłam tam w sumie z dużą ekipą moich znajomych tak naprawdę z klasy. Tak mi się wydaje, że to większość było z klasy, ze szkoły i tak dalej. Byliśmy na Wyspie Słodowej we Wrocławiu, po czym poszliśmy właśnie na kluby. I było bardzo fajnie, tutaj nie ma co się jakoś rozgadywać. Następnego dnia we Wrocławiu odbył się koncert Ojo i też było naprawdę super, bawiłam się świetnie. To był jeden z lepszych koncertów, na których byłam, takich wiecie, jakby z polskich wykonawców. Naprawdę super było, zrobili ekstra show i ogólnie byłam właśnie też z moimi znajomymi, też z grupką znajomych i było naprawdę super. Po tym koncercie pojechaliśmy, pamiętam, na after do mojego kolegi, też na taką imprezkę i też było bardzo fajnie. Później w sumie nie robiłam nic ciekawego, jakieś jazdy, pakowanie i moi drodzy, dokładnie 3 lipca wyjechałam na 3 tygodnie do Stanów Zjednoczonych. Strasznie się posklejało to sushi, masakra. No i ja właśnie pojechałam na wizę studencką, z racji, że pojechałam na obóz językowy ze szkołą IF. No i tam po prostu sobie się uczyłam, miałam codziennie lekcje. No i tak to wyglądało. Macie tutaj zdjęcia po boku. Powiem Wam, że naprawdę to ogólnie, jeśli chodzi o te wakacje w tym roku, to były jedne z najlepszych wakacji w moim życiu. Jak nawet najlepsze wakacje w moim życiu. Tyle po prostu, ile się w tym roku wydarzyło, było niesamowite. Poznałam serio super ludzi, odpoczęłam, nauczyłam się języka, no po prostu świetnie było. Byliśmy też na Key Westie, byliśmy też na wycieczce w Orlando. I słuchajcie, na tej wycieczce spotkałam Paula Pogba. No, także śmieszna sytuacja, bardzo się ucieszyłam. Mój brat w ogóle jaki był podjarany, jak mu wysłałam zdjęcie. Także bardzo fajnie było. Ogólnie ta wycieczka do Orlando, jeżeli będziecie na IF-ie w Miami, koniecznie musicie pojechać na dwudniową wycieczkę do Orlando, bo było mega. No i przed czas na moje 18 urodziny. Wtedy mogłam zostać już trochę dłużej, więc sobie zostaliśmy na plaży w nocy. No i w sumie tak naprawdę te kilka ostatnich dni były najlepsze i to było przykre, bo wtedy, kiedy tak naprawdę my się już poznaliśmy z tymi wszystkimi ludźmi i tak zaczęliśmy miło spędzać ten czas, naprawdę było super, to jak się okazało, czas było wyjeżdżać, ale naprawdę wyjazd był świetny, mega mi się podobało. I oprócz tego pod koniec poszliśmy na chyba najlepszą moją imprezę w życiu, na jakiej kiedykolwiek byłam. Byliśmy na klubach w Miami, moi znajomi, z którymi ja tam byłam, znali takich chłopaków, których poznali już wcześniej i oni mieli właśnie apartamenty w centrum Miami, pojechaliśmy potem z nimi sobie na te apartamenty. Rano o godzinie 4:00. Nie spałam wtedy całą noc, to była jedna z pierwszych takich imprez, gdzie nie spałam serio całą noc. Najlepsze było to, że my wtedy o 7:00 rano byłyśmy w basenie w centrum Miami w apartamentach, po imprezie, w makijażu, nieumyte, z całymi mokrymi rzeczami, z mokrymi głowami i ogólnie no masakra. Ja i Kornelia, moja koleżanka właśnie z klasy, z którą pojechałam na tego IF-a, o 7:00 byliśmy w tym basenie, O 8 wróciłyśmy do kampusu, a o 13 miałyśmy wyjazd na lotnisko i o 17 chyba lot. Także to było turbo nieodpowiedzialne, bo jakby się coś wydarzyło i byśmy nie miały jak wrócić, to byśmy nie wróciły potem do Polski. A najlepsze jest to, że ja wróciłam, jeszcze zaraz wam opowiem, jak to w ogóle było z tym lotniskiem, bo to też jest gruba historia. Ale ogólnie ta noc była super, poznałam świetnych ludzi, z którymi kontakt mam do teraz. Byłyśmy tak zmęczone po tej imprezie, że kiedy wróciłyśmy do kampusu, poszłyśmy zjeść śniadanie, wykąpałyśmy się, położyłyśmy się jeszcze na godzinę spać i potem spakowałyśmy się i pojechałyśmy na lotnisko. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam tak zmęczona, jak wtedy na tym lotnisku w Miami, jak czekałyśmy na wejście do samolotu. Serio, my się usiadłyśmy na podłodze i po prostu zasypiałyśmy, bo nie było nigdzie indziej miejsc. Siedziałyśmy na podłodze i zasypiałyśmy. Wsiedliśmy w samolot do Frankfurtu, wylądowaliśmy w Frankfurcie, po czym miałyśmy lot do Polski, do Wrocławia. I głupie byłyśmy, bo byłyśmy na tyle zmęczone, że popatrzyłyśmy tylko na gate, który był na bilecie wydrukowanym. Ale zawsze trzeba sprawdzić dwukrotnie ten gate, bo on mógł się zmienić i trzeba sprawdzić po prostu na telewizorkach, które mają po prostu to na bieżąco pokazywane, który gate jest gdzie, do którego lotu. My tego nie sprawdziłyśmy i poszłyśmy na gate, który był na bilecie. Po czym czekałyśmy 3 godziny, zjadłyśmy sobie, potem spałyśmy i przyszedł czas na nasz lot, więc stanęłyśmy przy bramkach, czekałyśmy, 10 minut opóźnienia, 15 minut opóźnienia, 30 minut opóźnienia, aż w końcu wyszło 40 chyba minut opóźnienia, po czym w końcu otwierają się bramki, wchodzimy, patrzymy, skanujemy bilety i pani mówi, że nie przechodzą. I my, że jak to, że nie przechodzą? I pani mówi, że nasz lot odleciał, że to jest lot gdzieś indziej, a nasz już poleciał 40 minut temu. Także taka była sytuacja, że byłyśmy we Frankfurcie bez możliwości powrotu do domu i nie wiedziałyśmy co zrobić. Poszłyśmy od razu do bramek i poprosiłyśmy o lot najszybszy do Polski. Na początku prosiłyśmy o Wrocław, ale nie było już... Kolejny lot do Wrocławia był o godzinie 21. To był już późny lot, ale byłyśmy w Wrocławiu. Niestety był on cały zabukowany i jedyny lot, który był dostępny, był on do Krakowa. No i kiedy dolecieliśmy do tego Krakowa, poszliśmy odebrać bagaże i jak się okazało, nasze walizki zostały we Frankfurcie i nie poleciały z nami do Krakowa. Ja po prostu wtedy tyle się stresu najadłam, z racji, że ja na drugi dzień wyjeżdżałam do Bułgarii i ja musiałam przeprać wszystkie rzeczy, musiałam się przepakować na nowo, choć trochę odpocząć, no i na drugi dzień jechać do Bułgarii. No i doleciałyśmy do tego Krakowa, zadzwoniłyśmy po te bagaże. Okazało się, że bagaże będą. Okazało się, że bagaże wyślą nam prosto do Wrocławia. Będą dostępne po 24 godzinach. Także tak też zrobiliśmy. No i co? Jak się dostałyśmy z Krakowa do Wrocławia? BlaBlaCarem, niezbyt bezpieczną formą komunikacji, ale dostałyśmy się BlaBlaCarem. Na następny dzień, tak jak mówiłam, pojechałam do Bułgarii autokarem 30-godzinnym, ale z moją najlepszą przyjaciółką Kariną. Dotarłyśmy tam i ja z początku miałam takie mieszane podejście. Byłam zmęczona jeszcze po Miami i po tej 30-godzinnej podróży. Byłam brudna, no bo przez 30 godzin byliśmy w autokarze, głodna. Jak zobaczyłam ten hotel, który tam był, ja nie mam jakiegoś czegoś takiego, że muszę mieszkać w jakichś takich luksusach, ale coś w tym stylu. Ale osoby, które były na to gotowe w Bułgarii, wiedzą, że... albo po prostu w Bułgarii, wiedzą, że hotel Royal nie jest najlepszym hotelem, w jakim moglibyście mieszkać i on po prostu wygląda strasznie tak, no, obskurnie. I... ja byłam po prostu przerażona, jeszcze byłam tak stęskniona za rodzicami, bo nie widziałam ich. Ja jednak mam dobry kontakt z rodzicami i widzimy się no codziennie i cały czas rozmawiamy o wszystkim, także brakowało mi ich przez te 3 tygodnie w Stanach. Nawet nie zdążyłam się z nimi zobaczyć za dużo, a już pakowałam się w autobus do Bułgarii na kolejne 10 dni I jeszcze z myślą o tym, że wiedziałam, że jak wrócę z tej Bułgarii, to nie zobaczę jeszcze rodziców przez 2 tygodnie, z racji, że rodzice pojechali na 4 tygodnie do Meksyku i do Stanów. Więc nie widzieliśmy się przez bardzo, bardzo długi czas i mi było po prostu jeszcze bardziej wtedy szkoda tego. I po prostu przyjechałam do tej Bułgarii z takim złym nastawieniem, ale kiedy dostaliśmy pokój po 4 godzinach czekania, już odpoczęłam trochę, wyspałam się i w ogóle to już poprawił mi się ten humor. I jeśli chodzi o Bułgarię, to poznałam tam naprawdę mega dużo fajnych osób. I jak na początku, jak byłam tam na miejscu, do końca nie doceniałam z tego, że nie musiałam się niczym przejmować. Codziennie wieczorem wychodziliśmy na imprezy i było tak super, nie musieliśmy się niczym martwić, było ciepło. To tak naprawdę teraz to dopiero zaczęłam doceniać, że to naprawdę wakacje były super. Co działo się w Bułgarii, zostaje w Bułgarii. Trafiliśmy też na bardzo fajną ekipę, w którą mieliśmy w grupie. Było śmiesznie, większość to było chłopaków, ale naprawdę byli super. I jeszcze wróciłyśmy tak przeziębione, byliśmy tak schorowane, mieliśmy całe gardło po prostu zdarte. Ja ledwo mówiłam. No ale wróciłam z tej Bułgarii dokładnie, moi drodzy, 6 sierpnia, a 8 sierpnia, czyli 2 dni później, jeszcze schorowana, razem z Martyną pojechałyśmy do Krakowa, z racji, że dostałam zaproszenie na koncert ekipy i właśnie razem z Martyną sobie pojechałyśmy, wynajęłyśmy sobie hotel, byłyśmy właśnie w Radisson Blu chyba, w Krakowie. Spędziłyśmy fajnie dzień, koncert był, chociaż były straszne wtedy opóźnienia pociągów i się bałyśmy, że nie zdążymy na ten koncert, ale dojechałyśmy, było bardzo fajnie, na drugi dzień podwiedziałyśmy sobie trochę Kraków i wróciłyśmy chyba około 21 do Wrocławia. No i wtedy, kiedy wróciłam z tego Krakowa, wróciłam 9 sierpnia, a moi drodzy, 10 sierpnia wyjechałam nad jezioro na 5 dni razem z moimi znajomymi do Gryfowa. Pojechaliśmy sobie taką moją ekipką, no i ogólnie tak to wyglądało. W ogóle to miał być mukbang, a ja nic nie wiem, tylko cały czas opowiadam. Nad tym jeziorkiem było serio super, zresztą jak całe wakacje, ale musieliśmy wrócić dzień wcześniej, z racji, że jak się okazało, mieliśmy pluskwy w łóżku. I to jeszcze w dodatku pojechałyśmy tam chyba w 18 osób, czy coś takiego, chyba w 18 osób i tylko w moim i Martyny łóżku były pluskwy. Więc te wakacje były super, ale działo się też i jedna z najbardziej pechowych sytuacji w moim życiu. Cała pogryziona byłam tutaj, a naprawdę te domki były fajne, miały dobre opinie, wyglądały naprawdę super, były takie, nie jakieś takie super stare, wszystko ładnie wyglądało jak zadbane, ale no stało się tak, a nie inaczej, także wróciliśmy, wiadomo, bywają też takie sytuacje w życiu. Okej, w ogóle pierwsze pudełko opróżnione, zostało jeszcze mi dużo jedzenia, także wcinam. Wtedy jak wróciłam z tego jeziora, to miałam tak naprawdę najdłuższy taki okres przerwy od wyjazdów, jaki kiedykolwiek miałam, bo to chyba było 7 dni, czy coś takiego, czy 5 dni. I robiłam też swoją 18 urodziny. Serio, też świetnie się bawiłam, wróciłam do domu chyba wtedy o godzinie 5, bo mimo to, że impreza się kończyła o 2, bo do tego czasu był wynajęty klub, to poszliśmy sobie potem na after jeszcze do innego klubu, który był tam otwarty we Wrocławiu i było bardzo, bardzo fajnie. Ta impreza miała miejsce 23 chyba? Zaraz, którego? 24 sierpnia wyjechałam na kolejne jezioro i to był ostatni mój wyjazd w te wakacje i to był na wyjazd nad jezioro do Buszkowa z moimi znajomymi z klasy. Powiem wam, że jak już tak na maksa wystygła ta tempura, to już nie jest dobra. Zostało mi tak naprawdę już tylko sushi i końcówka zupy, więc ją sobie dojem, bo ta zupa jest naprawdę pyszna, gyoza jest pyszna i sushi. Jedyne co, to ta tempura mnie trochę zawiodła. Nad tym jeziorem też było super, ja ogólnie uwielbiam osoby z mojej klasy, naprawdę trafiła mi się super klasa, choć się tak na początku, miałam wrażenie, nie zapowiadało. Tak, wróciłam z tego jeziora 29 sierpnia, a moi drodzy, tego samego dnia, którego wróciłam, poszłam na imprezę, na zakończenie wakacji after Togoto i było również super. To też były chyba jedne z najlepszych klubów w moim życiu. bo fajnie spędziłam czas ze znajomymi i w ogóle jakoś tak strasznie się wychillowałam, nie przejmowałam się niczym i jakoś nie myślałam o tym, że zaraz wracamy do szkoły. No a tak naprawdę wracaliśmy już 2 dni później do szkoły. No i tak właśnie wyglądały moje wakacje. I w ogóle dajcie znać, jak wasze wakacje. Jestem tego bardzo ciekawa, bo ja ogólnie dużo słyszałam i też widziałam na TikToku, że dla wielu ludzi te wakacje były jednym z najnudniejszych. I nie wiem, czym to było spowodowane, bo jakby wiecie, przez wakacje tak naprawdę wszystko było otwarte. Można było robić wszystko tak normalnie jak bez koronawirusa. Wiadomo, że podróżowanie było troszkę trudniejsze, ale ogólnie tak naprawdę życie wyglądało normalnie. Więc dajcie po prostu znać, jak wasze wakacje wyglądały w tym roku. Czy były super, czy może się nudziliście, czy były jedne z lepszych. Dzisiaj jeszcze swoją drogą mam 2 filmiki do nagrania, także zobaczymy, jak ja to zrobię, bo ja się tak objadłam. Ja naprawdę podziwiam osoby, które nagrywają takie mukbangi często. No ale dobra, mam nadzieję, że takie coś wam się podobało. Będę miała teraz dużo montażu, ale jeżeli takie coś wam się podobało, oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i piszcie mi, czy chcecie więcej mukbangów, czy może nie. A ja bardzo serdecznie polecam restaurację, bo jedzenie jest przepyszne, zarąbiste. I co? I to tyle. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!